Witam serdecznie. Ten odcinek jest poświęcony, będzie poświęcony w pełni czujnikowi mikrofalowemu do wykrywania obecności człowieka. O, w ten sposób oni to tak ładnie nazwali. Jest to sensor, który jest bardzo zaawansowanym takim czujnikiem i znajduje zastosowanie w wielu różnych miejscach, jak na przykład detekcja intruzów albo na przykład włączanie światła. Ja będę w pełni poświęcę ten odcinek właśnie temu sensorowi. Będę podawał główne informacje związane z tym czujnikiem i wiele innych niezbędnych informacji, które są potrzebne do tego, żeby właściwie oprogramować i używać właśnie ten czujnik. No, w ten sposób. Także zapraszam do obejrzenia. Będzie to część wstępna, dlatego że wiedza potrzebna do tego, żeby w pełni wykorzystać ten sensor, ja musiałbym mówić tak naprawdę przez kilka godzin, podając wiele różnych przykładów i niestety to będzie musiało być po prostu wieloodcinkowe. Także zapraszam do obejrzenia właśnie tego odcinka. Jeżeli nie znaleźliście żadnej informacji na internecie, która byłaby opisana w jakiś rozsądny sposób, to jest materiał dla Was. Także zapraszam jeszcze raz i już. Okej, tutaj jeszcze powiem parę słów dla tych, którzy natknęli się na ten kanał po raz pierwszy, dla tych, którzy są subskrybentami albo oglądają ten kanał regularnie. Dziękuję, zapraszam do obejrzenia innych odcinków. To podam właśnie taką krótką informację. Ten kanał jest kanałem tak naprawdę preperskim, w którym ja poruszam zagadnienia związane właśnie z preperstwem. I teraz ktoś może myśleć, a co ma piernik do wiatraka, jeśli chodzi po prostu o czujniki? Chodzi o to, że ma bardzo wiele, nie? Bo na przykład przy użyciu takiego czujnika możesz zrobić na przykład bardzo precyzyjny alarm do wykrywania intruzów, na przykład. Albo na przykład z tego powodu, że to są bardzo zaawansowane czujniki, możesz na przykład wykorzystać ten czujnik, załóżmy, że po prostu, chodzi o to, że jeżeli potrzebujesz bardzo wyrafinowaną detekcję na przykład intruzów, albo na przykład detekcję na przykład obecności człowieka, czy gdzieś tam, na przykład masz piwnicę, której nie używasz i masz na przykład problem z czujnikami, które robią bardzo dużo fałszywych alarmów, wzbudzają fałszywe alarmy, na przykład kot wejdzie, albo tam po prostu nie wiem co, po prostu są różne okoliczności, w których te czujniki potrafią po prostu robić fałszywe alarmy. I chodzi o to, że w preparstwie one mają bardzo dużo zastosowania, na przykład możesz zrobić ukryte przyciski, na przykład, które nie wykorzystują żadnej formy nawet dotyku czy też przyciśnięcia. Na przykład można połączyć dwa takie czujniki i na przykład wstawić je na przykład na biurko albo na przykład do jakiegoś określonej przedmiotu i na przykład można tak ten czujnik zaprogramować, że jak go weźmiesz ten przedmiot do ręki na przykład, to on może na przykład wzniecić alarm, na przykład może zadzwonić po policję na przykład. Także to są bardzo zaawansowane rzeczy, albo na przykład możesz zaprogramować go w taki sposób, żeby na przykład, załóżmy, że masz dom i przed twoim domem jest chodnik w odległości 1 metra, nie? To wszystkie pospolite takie czujniki zupełnie nie miałyby zastosowania, gdyby na przykład ktoś podszedł do twoich drzwi i na przykład zaczął czaplować po prostu z twoim zamkiem. To wszystkie inne czujniki, na przykład z tego powodu, że na przykład jest chodnik,
one by po prostu nie miały zastosowania, dlatego żeby wzbudzały po prostu ten alarm, po prostu robiłyby fałszywe wzbudzenia. Jak oprogramujesz ten czujnik, bo go można skalibrować własnym oprogramowaniem, to możesz na przykład go zaprogramować w taki sposób, że dopiero jak ktoś podejdzie do twoich drzwi i stanie na przykład w odległości, załóżmy tam 20 centymetrów, to on dopiero wtedy wzbudzi alarm na przykład, nie? I to można zrobić i dlatego w preparstwie takie czujniki są niezwykle ważne i na przykład większość czujników na przykład zupełnie nie nadaje się do przestrzeni otwartych, tych mikrofalowych, dlatego że one na przykład, załóżmy, że masz drzewa i nagle po prostu zacznie, on się na przykład skalibruje i nagle zacznie po prostu wiać wiatr i gałęzie będą się poruszać, to na przykład taki czujnik zwykły, on po prostu głupieje, będzie dawał mnóstwo różnego rodzaju fałszywych alarmów, nie? Na przykład w innych wypadkach, na przykład jak będzie padał deszcz, to tak samo deszcz, na przykład śnieg albo grad. No, tu mi ktoś przerwał, zadzwonił. Jak na przykład będzie padał deszcz albo grad, to tak samo takie czujniki głupieją. Nie? Można to na przykład ograniczyć za pomocą różnego rodzaju technik związanych właśnie z fizyką czujników mikrofalowych i można na przykład zapobiec na przykład fałszywym wzbudzeniom, gdy na przykład pada deszcz, grad albo śnieży na przykład, nie? I dlatego to jest po prostu tak poruszone właśnie w tym kanale, który to jest właśnie kanałem preperskim. Tam jest bardzo duża lista różnego rodzaju zagadnień, które są powiązane z preperstwem, które ja poruszam właśnie na tym kanale, ale generalnie jest to kanał szkoleniowy, który jest związany z różnego rodzaju szkoleniami związanymi z zagadnieniami powiązanymi z preperstwem. Bardzo mało jest gadżeciarstwa i takich luźnych po prostu opisów. Mam, fajne, podoba mi się, to tego tutaj praktycznie rzecz biorąc nie znajdziecie. Okay? Są bardzo szczegółowe po prostu różnego rodzaju opisy, w jaki sposób wykorzystywać, w jaki sposób robić. Także zapraszam do przejrzenia różnego rodzaju listy, playlist i to jest to, co ktoś może po prostu odnieść z tego korzyść. Okay? Okej, okay. Tutaj jeszcze muszę powiedzieć parę słów wstępnie. Okay. Nie mam żadnego związku z firmami, których materiały tutaj poruszam. Okay. Na wszystkie materiały, które tutaj będę poruszał, dostałem zezwolenie od firmy, która te materiały opublikowała, która to jest Hylink. I to się tak stało, że po prostu kupiłem czujniki po prostu od nich i oni się po prostu, jak to mówią, zainteresowali, jakiś tam reprezentantka, że się tak wyrażę, zaczęła po prostu mi zadawać różne pytania po prostu, czy potrzebujesz czymś tam pomocy i tak dalej, i tak dalej. Ja po prostu zadałem mnóstwo pytań, które zostały później przekazane, przynajmniej tak mi powiedziała, po prostu departamentowi inżynierów, którzy po prostu mają z tym wspólnego, nie wiem, czy to byli projektanci, czy nie, ale po prostu chodzi o to, że dostałem oficjalne pozwolenie od nich, żeby wykorzystywać jakiekolwiek materiały, żeby dokonywać ich tłumaczenia luźnego, żeby je prezentować po prostu na internecie i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mam z nimi nic wspólnego. Nie mam żadnej skłonności, że się tak wyrażę, do nakręcania kogokolwiek, żeby kupował ich produkty, dlatego że ja mogę bardzo wiele po prostu rzeczy powiedzieć, które mi po prostu nie odpowiadają i ja to dokładnie będę mówił, nie? Także po prostu domniemam, że chyba mam bardzo dobrą równowagę w podejściu po prostu do tego, co zostało mi zaprezentowane i tak dalej, i tak dalej. Także po prostu tutaj właśnie jeszcze raz powtórzę, nie mam nic wspólnego po prostu z tymi firmami. I już na wszystko, co prezentuję, dostałem po prostu zezwolenia. Wszystkie po prostu znaki i wymienianie jakichkolwiek po prostu firm, one należą do właścicieli tych po prostu, to nie są moje, że się tak wyrażę i tak dalej, i tak dalej. Okej. Tutaj jeszcze musicie wziąć pod uwagę, że jest bardzo wiele klonów
I przynajmniej z tym, co ten ta reprezentantka mi właśnie powiedziała, to oni są oryginalnym twórcą i producentem tych czujników. Okay? Przynajmniej to jest to, co oni mi powiedzieli. Czy to jest prawdą? Nie jestem w stanie tego zweryfikować. Niemniej jednak możecie znaleźć dużo klonów i ja na przykład to, co ja tutaj będę prezentował, to jest akurat klon, ten czujnik właśnie, który ja tutaj będę prezentował, to jest klon, bo ja go nie kupiłem od oryginalnej właśnie sklepu tego, ta firma się nazywa Hylink, z oryginalnego sklepu Hylinka. One są w zasadzie 4 razy droższe na ich sklepie i ja jakoś tak się zdarzyło, kupiłem po prostu z innego miejsca, nie? I to, tak mówią, że ten Hylink twierdzi, że to są ich oryginalne produkty i to oni są producentami i tak dalej, i tak dalej. Także po prostu to takie wstępne po prostu określenie. Okej? Tutaj jeszcze, zanim zacznę przechodzić już do konkretów, muszę powiedzieć, że cała wiedza, którą wam przekażę, okej, jest to wiedza bazująca na moim zrozumieniu zagadnienia. Ja nie jestem inżynierem z wykształcenia i nie brałem udziału w konstruowaniu po prostu tych czujników. Także to, co ja wam prezentuję, to jest to, w jaki sposób ja to rozumiem. Co to oznacza? To oznacza, że na przykład może być zupełnie inaczej, nie? Ale wiecie, są różne metody określania czy też definiowania, że coś jest prawdą. Na przykład jedna metoda mówi, że coś jest prawdą, jeżeli to działa, na przykład. I to na przykład jest wykorzystywane w wielu różnego rodzaju filozofiach, czy też systemach filozoficznych, że to, że coś działa, to jest dowód na to, że to jest prawdziwe, nie? Więc rzeczy, które ja wam będę prezentował, to są rzeczy, które działają przynajmniej dla mnie, o, w ten sposób, i ja je rozumiem tak, a nie inaczej i już, także jeżeli ktoś będzie mi zadawał pytania, a ty to tamto, siamto, to jest prosta odpowiedź. Jeżeli szukacie materiałów, no to ja nie chcę być sarkastyczny, ale po prostu no, życzę powodzenia, o, w ten sposób, nie? Dlatego, że ja spędziłem po prostu kilkadziesiąt godzin wałkując różnego rodzaju po prostu materiały dostępne na internecie, że się tak wyrażę, wielkie nic, o, w ten sposób, nie? I dlatego po prostu robię ten materiał, żeby na przykład ktoś odniósł korzyść z tych, jeśli nie setki godzin poświęconych po prostu właśnie programowaniu i wykorzystania po prostu czujników mikrofalowych, i w tym kontekście właśnie tego jednego czujnika mikrofalowego. Ok, także to mamy już za sobą. Całą tą wiedzę wykorzystuj na swoją odpowiedzialność, żadne gwarancje nie są udzielane i tak dalej, i tak dalej. I już. Ok, teraz tutaj powiemy sobie parę rzeczy odnośnie właśnie tego czujnika. Ok, więc to jest już zaawansowany czujnik, który, no, jego symbol jest oficjalnie HLK LD11115H24G. Jest to czujnik tak zwany mikrofalowy, okay, który wykorzystuje mikrofale i wykorzystuje zjawisko tak zwanego efektu Dopplera, czyli po prostu odbicia się fal od obiektów. Okay. I generalnie to dotyczy obiektów, które zawierają wodę, bo to się specjalizuje i takie jest moje zrozumienie, się specjalizuje na odbiciu od wody. Dlatego właśnie te różnego rodzaju czujniki mikrofalowe, one nie radzą sobie z deszczem na przykład i dlatego one generalnie nie nadają się po prostu do zewnętrznych zastosowań, ale tutaj ja ten problem obszedłem za pomocą wyrafinowanego oprogramowania, jak ja to później będę mówił. Także po prostu ja ten problem po prostu w zasadzie wyeliminowałem w 90%, o, w ten sposób, nie?
i różnego rodzaju takich zjawisk, jak na przykład krzaki, drzewa i takie inne rzeczy. Ja to o tym będę wspominał. Ale tak, on działa na zasadzie właśnie efektu doplerowskiego i działa na częstotliwości 24 GHz. Okay. Ja się zainteresowałem tym czujnikiem z tego powodu, że jestem w trakcie robienia tak zwanego alarmu do motoru, okay, który to czujnik, ten właśnie, będzie sobie siedział pod siedzeniem, okay, tego motoru, żeby wykrywać obecność człowieka wokół tego motoru. Nie? I to się sprawdziło, ja to zrobiłem w wersji alfa, nazwijmy to, tego projektu i to działa. Okay? Ja zrobiłem tam musiałbym bardzo wiele gadać, ale chodziło o to, że te fale 24 GHz, one znakomicie przechodzą przez plastiki na przykład i na przykład siedzenie w tym mokliku jest plastikowe, nie? W 100% tam jest pianka, jak dobrze pamiętam, tam jest taka plastikowa powłoka i jest taka ale sztuczna skóra, nazwijmy to, która po prostu jest na tym siedzeniu. I to się znakomicie sprawdziło i to działa perfekcyjnie. I dlatego to wykorzystałem. Jednocześnie ten czujnik ma stosunkowo wysoką moc. Okay. On pracuje, jego znamionowa napięcie jest 5 V, może też pracować na 3,6, nie? Czy, bo tam podają 3,6 do 5 V, nie? Ale moja rada jest taka, żeby nie wykorzystywać go na tym niższym napięciu, bo jak wiemy, na przykład zasilacze, jak się je za bardzo obciąży, to w momencie przeciążenia zasilacza napięcie się obniża. Okay? Więc moja rada jest, wykorzystuj 5 V. Okay? Większość mikrokontrolerów jest w stanie dać 5 V. Okay? On pobiera 70 mA, co w praktyce oznacza, że on ma 300, na 5 V 70 mA, to jest w praktyce 350 mW. Okay. Tutaj akurat, gdzie jestem w Wielkiej Brytanii, nie ma prawodawstwa i różnego rodzaju regulacji, które regulują moc czujników mikrofalowych. Okay. To nie jest prawnie uregulowane, także musicie się zainteresować, czy w miejscu, w którym jesteście, czyli najprawdopodobniej Polska, jest to prawnie uregulowane. Okay? Poza tym prawo może się zmieniać, okay? Więc trzeba to zawsze sprawdzić na bieżąco, bo na przykład jeżeli oglądacie ten film, tam nie wiem, 5 lat po jego po prostu opublikowaniu, no to prawo mogło się zmienić. Nie? Także tutaj musicie się tym zainteresować i moja rada jest taka, żeby naprawdę się tym zainteresować, bo mogą się tworzyć tak zwane harmoniczne, nie, odbicia, które mogą wpływać na przykład na działanie urządzeń telekomunikacyjnych w niektórych wypadkach, nie? Jak na przykład, nie wiem, on tam jest blisko jakiejś tam anteny, na przykład repeatera, czyli takiego, przepraszam, przemiennika na przykład mikrofalowego na 2,4 GHz, bo na przykład niektóre firmy wewnątrz budynków stawiają na przykład powielacze, czyli urządzenia, które wzmacniają sygnał telefonów komórkowych na przykład, nie? Okay. I to może, ja nie wiem, ja tego nie sprawdzałem, ale po prostu tutaj trzeba się zawsze być w zgodzie po prostu z przepisami i już, nie? I to jest moja rada, żebyście byli. I to jest właśnie na 24 GHz, bo on znakomicie przechodzi przez wszystko, jak przez masło, może się tak wyrażę, nie? Wiadomo, że jak się ograniczy go czymś, to po prostu te fale i te różnego rodzaju obiekty mogą działać jak na przykład soczewki, mogą po prostu zmieniać zupełnie sposób, w jaki taki czułość takiego czujnika po prostu działa w ten sposób, nie? I to należy po prostu zauważyć, ale tak jak mówię, jego moc, ok? I teraz tak, on wykorzystuje tak zwaną falę ciągłą, czyli po prostu jest to tak jak na przykład nadajnik Morsa, on po prostu tworzy częstotliwość 24 GHz i tam jest podane w instrukcji, że to jest pomiędzy 24,25 GHz, czyli 24 i 1,4 GHz to jest pasmo, w którym on się po prostu w którym działa
I tak jest podane w instrukcji obsługi. Ja tego nie mierzyłem, bo raz, że mój oscyloskop jest do 100 MHz, musiałbym wybudować jakąś specjalną metodę, żeby po prostu pomierzyć po prostu w jakiej częstotliwości on nadaje. Nie mam zamiaru tego robić, nie przeszkadza mi to w tym momencie. Okay. I tam z danych takich technicznych to pisze, że w poziomie nie, wiązka tego, tej fali, bo one wszystkie mają, wszystkie te czujniki i to jest to, czym one się różnią, nie, to jest na przykład kształt tej wiązki. Nie? I o czym ja tutaj mówię, że na przykład ona może być szersza niż węższa albo wyższa i tak dalej, i tak dalej. Dlatego te czujniki, one są bardzo do siebie podobne, na przykład mogą mieć tą samą częstotliwość, na przykład 24 GHz, ale na przykład wiązka może być o wiele szersza, na przykład może mieć 120 kąt, w jaki sposób on promieniuje, może być na przykład 120 stopni, nie? I tutaj instrukcja obsługi podaje, że on ma w poziomie, ma 57 stopni, okej, a w pionie 24 stopnie. I to dotyczy, tutaj oni to piszą, antena half power angle, to z angielskiego. I to też jest chiński angielski, że się tak wyrażę, albo to jest coś, czego ja po prostu nie rozumiem, bo to znaczy antena, to antena, nie? Half to znaczy połowa, power to znaczy moc, a angle to znaczy kąt, nie? I antena half power angle to zupełnie jest niezrozumiałe dla mnie. Okej, okay, sorry. I tyle, nie? I już. Także po prostu przynajmniej te dane, które tutaj są dla mnie zrozumiałe, to jest to, że on tam piszą, że w poziomie 57 stopni, w pionie 24 stopnie. Okej, okay? Czyli ona jest bardziej szersza niż szersza w poziomie niż w pionie, nie? I to akurat w przypadku mojego zastosowania do tego alarmu Boplika to jest znakomita rzecz i to jest dokładnie to, co ja szukam, okej? Okay? Bo jak na przykład mnie nie interesuje, co na przykład nad głową człowieka, który zbliża się do tego Boplika jest. Czy tam jest ptak, czy tam sobie ktoś wisi na linie i po prostu nie wiem co, maluje ścianę. To mnie akurat nie interesuje. Mnie interesuje to, co się dzieje wokół tego Boplika, nie? Więc mi to odpowiada, nie? I to jest dokładnie to, nie? Okej. Okay. I teraz tak. Jaka jest odległość detekcji? To jest w zasadzie od zera, nie? Do 16 metrów. Okej. Okay. I teraz tak. W trybie analogowym, bo ten czujnik ma dwa tryby, ma tak zwany analogowy i cyfrowy, nie? I co to oznacza? W trybie analogowym on się zachowuje, jest detekcja, nie ma detekcji. I to wszystko, nie? On ci tylko powie, że coś wykrył, nie? I w zależności, jakie mu parametry ustawisz, to on w taki sposób będzie się zachowywał. I teraz tutaj ja muszę dodać, praktycznie zero wiedzy zostało podanych, jak te parametry po prostu no, funkcjonują. Autorzy w instrukcji obsługi piszą, że musisz dokonać własne testy i ustawić tak parametry, żeby ci odpowiadały. Okay? Tu ja życzę powodzenia. Ja nie chcę być sarkastyczny, ale tam jest po prostu parametr może mieć od 0 do 1000, że się tak wyrażę. I płynnie może być ustawiony do 1000. Nie? Czyli w efekcie możesz mieć 1000 ustawień jednego parametru, a ich jest dwa tam po prostu do ustawienia, nie? Bo jeden parametr jest odpowiedzialny za tak zwany obiekt, wykrywanie obiektu statycznego, a drugi, który można zaprogramować, jest do wykrywania obiektu ruchomego, okej? Okay? I teraz każdy z nich może mieć 1000 wartości, nie? Także, okej, okay, no ja... I faktycznie, ja nie chcę być sarkastyczny, ale to po prostu, nie wiem, dużo wody w Wiśle upłynie, zanim ktoś może dojść do po prostu ustawienia takiego, jakie mu odpowiada. To można programistycznie zrobić, napisać program do kalibracji, który na przykład możesz się ustawić w jakimś miejscu i możesz napisać program, który na przykład
co 10 sekund będzie na przykład zmieniał parametry i na przykład podawał ci, czy faktycznie ciebie wykrył stojącego. To da się zrobić, nie? Ale to jest bardzo duże zadanie programistyczne, że się tak wyrażę. Nie? Ale tam jest podanych kilka przykładów, o których ja później będę mówił. I już. Także on ma w tym trybie analogowym, on wykrywa dwa rodzaje obiektów i generalnie obiekty statyczne, czyli człowiek, który na przykład stoi i się nie rusza, jest wykryty bliżej tego czujnika niż obiekt, który się porusza dalej. Okay? Czyli na przykład, jeżeli obiekt jest obiektem stojącym, to on może być wykryty w węższym zakresie odległości od tego czujnika. I tam jest podane, że do 4 metrów. Okay? Stojący człowiek jest wykrywany, nie ruszający się, do 4 metrów, a na przykład człowiek, który się porusza, do 16 metrów. Okay? I to jest tak określone. Jakie to ma znaczenie? Bo na przykład, jeżeli czujnik się zresetuje z jakiegoś powodu i w trakcie resetu tego czujnika, który, trzeba wspomnieć, zajmuje mu to 15 sekund po uruchomieniu albo po zresetowaniu się, żeby on się oni to nazywają, nie pamiętam, to nie jest użyte słowo kalibracja, ale po prostu to mu zajmuje 15 sekund, żeby on się po prostu obudził, w ten sposób, użyjmy takiego słowa, obudził. I na przykład, jeżeli on się resetuje i na przykład będzie tam stojący człowiek, nie, to jeżeli ten człowiek jest 4 metry, w tym przedziale 4 metrów zostanie wykryty, natomiast jeżeli to byłby człowiek stojący na przykład już w tym przedziale dalej, powyżej 4 metrów, na przykład 10 metrów, i on stoi i się nie rusza, to on nie zostanie wykryty. I to należy zrozumieć. Ja o tym będę mówił dalej troszeczkę bardziej, ale w tym trybie analogowym to ma znaczenie. Nie? I tak jak mówię, w trybie analogowym on tam ma zadedykowany pin, który daje tak zwany stan wysoki w momencie, w którym następuje wykrycie, nie? Okay? I on daje po prostu ten stan wysoki w tego wykrycia i już. I to jest sposób, w jaki on działa w tym trybie analogowym. Domyślnie on nie jest w trybie analogowym. On jak go, przynajmniej w moim wypadku, jak wszystkie, które ja dostałem, one działały w trybie cyfrowym, jak je uruchomiłem. I tam jest specjalna metoda, w jaki sposób gadać z tym czujnikiem, żeby mu powiedzieć, żeby on się przestawił w tryb analogowy, dlatego że tam nie ma żadnego fizycznego przełącznika. Okay? On ma, przepraszam, on tutaj ma po prostu układy scalone, tam nie ma żadnego przełącznika, żadnej przesówki, nic. On po prostu jest w pełni cyfrowy, okay? I trzeba mu powiedzieć, żeby się przestawił w tryb analogowy, jeżeli to jest to, czego chcecie. Okay? I tutaj już wchodzimy do zagadnienia, jaki on ma interfejs. I tak jak już mówiłem, w tym trybie analogowym to on potrzebuje tylko napięcia, czyli plus, minus i tak zwany stan logiczny, który możecie podłączyć do mikrokontrolera i sprawdzać wartość tego stanu logicznego. Wtedy on działa jak zwykły taki czujnik analogowy, w ten sposób, nie? Natomiast w trybie cyfrowym, który jest trybem domyślnym, on ma dodatkowe piny tutaj, bo ich jest w całości, jest ich 5, okay, które to piny są portem seryjnym, okay, to jest port seryjny, zwykły COM, jak po prostu, jak w komputerach kiedyś były, na tak zwanych stanach logicznych CCL, którym możemy rozmawiać przy użyciu każdego mikrokontrolera. To jest dokładnie ten sam port seryjny, który jest wykorzystywany do komunikatów tekstowych, jeżeli na przykład gadasz z Arduino albo jakimkolwiek innym kontrolerem. Okay? I to jest dokładnie tak samo. On przesyła informacje za pomocą tekstu, okay, który jest w formacie ASCII, na częstotliwości tego portu 115-200, okay,
115-200 i tam jest 8 bitów, jeden stop i jest N, nie ma kontroli parzystości i to jest dokładnie tak, jak on musi być po prostu oprogramowany po prostu w czymkolwiek po prostu chcesz z nim rozmawiać, bo można go normalnie do portu USB podłączyć za pomocą adapteru, nie, portu seryjnego. Można go bezpośrednio podłączyć i tam nawet w instrukcji obsługi jest podane, w jaki sposób to zrobić. Ja to też będę omawiał, w jaki sposób z nim gadać, bo możesz na przykład domyślnie go skonfigurować przez port USB, normalnie w komputerze, a później go podłączyć do kontrolera i tyle, nie? I on będzie ci działał, nie? Więc to on wykorzystuje 115-200, 8 bitów, długość wyrazu, jak oni to nazywają, jeden stop bit, nie ma bitu parzystości, okay? I to jest to, jak on musi być skonfigurowany. Przepraszam, akurat te zagadnienie tych 8 bitów, stopu bitu i parzystości to jest domyślny tryb, jaki wszystkie mikrokontrolery wykorzystują. Nawet jeżeli nie określisz tych parametrów, to one domyślnie są uznane jako domyślne, ok? Więc jak na przykład inicjalizujesz port COMu, nie, w mikrokontrolerze, to musisz tylko wpisać 115-200 i prawidłowo podłączyć kabelki do prawidłowych po prostu pinów i możesz z nim gadać normalnie za pomocą, jak to mówią, klawiatury, żeby po prostu wysyłać normalne znaki, komendy, normalne komendy w trybie ASCII i to jest to, jak on się po prostu porozumiewa. I on w trybie cyfrowym, on 10 razy na sekundę dostarcza informację, co się z nim dzieje, co on widzi, o, w ten sposób, nie? A to za chwilę będę mówił, ale tutaj jeszcze jesteśmy po prostu w tych parametrach. I to jest dokładnie tak, jak ja to podłączyłem tutaj, ja to mam podłączone do ISP32, ok, gdzie tutaj ja to mam podłączone do 5, oczywiście jest napięcie, i tutaj ja to mam podłączone do portu, do nogi 16 i 17, ok, ja to mam podłączone, ja to później będę opisywał, nie? Do nogi 16 i 17 ISP32, gdzie to funkcjonuje na porcie portu seryjnego hardware'owego, bo jeden port seryjny potrzebuje do tego, żeby z nim gadać, nie żeby obserwować, monitorować, co się z nim dzieje w trakcie programowania i testowania, a drugi właśnie musiałem zaznaczyć, przeznaczyć do komunikacji właśnie z tym modułem, no, w ten sposób. Dlatego na przykład wiele z tych kontrolerów Arduino się nie nadają, bo one mają tylko jeden port seryjny, hardware'owy, nie? A jest wiele problemów, które trzeba obejść z tym portem seryjnym software'owo. To po prostu jest lepiej już wykorzystać platformę, na której masz wiele różnych portów seryjnych, hardware'owych, nie? I to jest moja rada, żeby tak zrobić, bo mogą się stworzyć po prostu błędy, które mogą nawet nie zostać wykryte, nie? W ten sposób, nie? Albo mogą być trudne do wykrycia, ok? Także tutaj już powiedzieliśmy sobie o parametrach i zaraz ja jeszcze przejdę tutaj do rad, które producent tego modułu podaje, żeby w trakcie po prostu implementacji, żeby o nich pamiętać i wykorzystać, żeby on prawidłowo działał, ok? Okej, okay, tutaj posłużymy się po prostu troszeczkę, ja będę czytał po prostu te instrukcje obsługi, na co mam pozwolenie na wykorzystanie tych materiałów. I teraz tak, tu piszę tak. Precautions, czyli jakby rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Takie rady i porady, które są konieczne do tego, żeby to prawidłowo działało. Teraz tak, during installation, w trakcie instalacji, avoid metal and other objects blocking the transmission of electromagnetic waves in front of the module to block the antenna.
I tutaj oni, to też jest chiński, angielski, bo oni mówią during installation. To jest tak, jakby ktoś powiedział, że w trakcie instalacji musisz na to zwracać uwagę, a jak już zainstalujesz, to nie ma znaczenia. Nie? I to jest błędne stwierdzenie, bo tu chodzi o to, że oni mówią, że wyeliminuj sytuację, w której metalowe obiekty i inne obiekty, które blokują transmisję fal elektromagnetycznych, znajdują się przed elementem anteny tego modułu. Nie? I to jest coś, co można zrozumieć. I tu chodzi o to, że nie może ten moduł być instalowany po prostu w metalowej obudowie, nie? Bo te fale po prostu nie przejdą. Okay? I to jest dokładnie to, co oni mówią, żeby po prostu mieć to na uwadze. Nie? To jest coś, co po prostu akurat teoretycznie każdy rozumie. Nie? Ale teraz tak, i tutaj oni piszą dalej tak. Different housing materials and instance and distance between the module and the inner surface of the housing will result in different spectral energy returned and parameter settings, which need to be fine-tuned according to actual conditions. It is generally recommended that the module be 5 to 6 millimeters away from the housing, which can be adjusted according to the actual measurement. Okay. I teraz tak. O co w tym chodzi? To chodzi o to, że oni mówią, że różne materiały obudowy, w której ten czujnik zostanie zamontowany, mogą mieć różny wpływ na to, w jaki sposób fale elektromagnetyczne się rozchodzą i w jaki sposób fale elektromagnetyczne, które zostały odbite, wrócą do tego modułu i one mogą zaburzać funkcjonowanie, czy też czystość odczytu, czy też interpretacji danych, jak ten moduł je widzi. I to jest akurat coś zrozumiałego, nie? Więc moja osobista rada jest taka, żeby ten materiał był jednolity, bo na przykład jak wydrukujecie na przykład obudowę drukarką 3D i on zrobi taką mozaikę, nie? Bo on zawsze robi mozaikę, bo on po prostu ma ścieżki tak zwane, nie? To te ścieżki mogą wpływać na to, w jaki sposób te fale radiowe się rozprzestrzeniają. Moja rada jest taka, żeby kupić na przykład, i to jest zamiar to, co ja mam zamiar zrobić, przepraszam, uciąć kawałek tak zwanego plexiglas, czyli płytki plastikowej, która przypomina szybę, i po prostu wstawić ten sensor, zamontować w taki sposób, żeby ta płytka była przed tym czujnikiem, przed tą anteną. Okay. I oni tam jeszcze podają, że z tych powodów czujnik musi być dostrojony w ten sposób, bo teoretycznie to im chodzi o to, że możesz zmieniać na przykład parametry w taki sposób, żeby nie było fałszywych na przykład alarmów itd., itd. I to jest dokładnie to, o czym oni mówią. I jeszcze mówią, że oni rekomendują, żeby ten czujnik był pomiędzy 5 a 6 mm od czegokolwiek, co znajduje się przed anteną. Czyli po prostu na przykład jak wsadzicie do obudowy plastikowej, albo przed nim będzie ten właśnie plexiglas, albo jakaś szybka na przykład, to powinno być, i oni tak zalecają, żeby było 5 do 6 mm od tej anteny. I to jest dokładnie to, co oni po prostu mówią. Okay. I dalej pisze tak. We recommend users to test according to the default settings of the module. If the effect is not as expected, you can send the shell structure to the original factory and the original factory will test and adjust a reference settings. I oni tutaj piszą tak, coś co zupełnie, ja myślę, że nie będzie miało miejsca, nie? Bo piszą tak, że użytkownik może dokonać testu zgodnie z domyślnymi ustawieniami modułu.
Jeżeli rezultaty tego nie będą oczekiwane, to możecie wysłać całą tą obudowę razem z tym czujnikiem do fabryki i fabryka może dokonać testów i dokonać takiej, nie wiem, czy to się określa, kalibracji dla was. Ja myślę, że oni tutaj mówią o jakimś po prostu serwisie, czy też coś, co mogą zrobić i domyślam się za opłatą, że na przykład jak robisz jakiś projekt, na przykład do masowej produkcji, to że możesz im wysłać obudowę, powiedzieć im, czego oczekujesz i oni ci to dostroją, tak żeby to działało. Przynajmniej ja mam takie zrozumienie, że to jest dokładnie to, co oni mówią. Nie? I to pisze tak. It is recommended to use plastic as casing because the radar is a very sensitive module in the presence of the human body. If the casing is made of material with large attenuation, it may affect the detection. I to pisze tak. Jest rekomendowane, aby używać plastikowych obudów, ponieważ radar jest bardzo, bo też czasami to jest używane pojęcie radaru odnośnie tego czujnika, jest bardzo czułym modułem w obecności ludzkiego ciała. Dosłownie jak oni to napisali. Okay? To troszeczkę tak, przepraszam, dziwacznie, ale tak napisali, jest to chiński, angielski i tyle. Nie? I to pisze tak, jeżeli obudowa jest zrobiona z materiału, który ma wysokie tłumienie, to może mieć efekt na detekcję. O, w ten sposób. I to jest ten następny punkt, który oni tutaj opisują. I teraz tak, następny punkt mówi, if the person under test sits quietly with his back to the radar, jeżeli osoba, która jest przedmiotem testu, siedzi w bezruchu tyłem do radaru, nie? The sensing effect will decrease. Efekt czułości się obniży. Okay, pełne zdanie. The rise and fall of the chest or abdomen caused by breathing cannot be detected when the bug is facing the radar. Efekt podnoszenia się i opadania klatki piersiowej w trakcie oddechu, bo to dotyczy oddechu, nie? Przynajmniej tak się domyślam, bo oni tutaj piszą podnoszenie się i opadania, nie? Albo na przykład ruch brzucha, nie? To pisze tak, no, faktycznie napisali, caused by breathing, spowodowany oddechem, nie może zostać wykryty w momencie, w którym ta osoba siedzi tyłem do radaru. Tak napisali. Okay? I dalej pisze tak, install to avoid, następny punkt, install to avoid the air of the air conditioner fans and other objects. I to jest też chiński, angielski. I pisze, chodzi im o to generalnie, żeby tutaj nie mieszać w opisach różnic pomiędzy chińskim, angielskim a angielskim, żeby nie instalować go w taki sposób, żeby był w pobliżu różnego rodzaju urządzeń związanych z klimatyzacją. A i tu dalej pisze fans and other objects, wentylatorów i innych obiektów i pewnie im chodzi o to, żeby podobnych obiektów, czego tutaj nie napisali. Shaking equipment and objects may be detected by radar to determine the presence of person. I tu napisali tak dosłownie, że wibrujący ekwipunek i oni nie napisali wibrujący, tylko trzęsący się, żeby tutaj troszeczkę tak śmiesznie mówić o tym chińskim, angielskim. Więc trzęsący się ekwipunek lub i obiekty będą wykryte przez radar i tu jeszcze też błędnie napisali, aby wykryć obecność człowieka. I to jest zupełnie pomieszane po angielsku, to nie ma sensu, ale ja domniemam, że tu chodzi o to, że
obiekty, różnego rodzaju obiekty, które są w trakcie ruchu, poruszania się albo wibrują, mogą zostać zinterpretowane jako obecność człowieka. I to takie jest moje zrozumienie, bo to po angielsku zupełnie nie ma innego, nie ma sensu. To jest coś zupełnie, co oni po prostu namieszali 100%, nie? Okej, okay, to piszę dalej tak. Następny punkt. When multiple modules are installed and used at the same time, kiedy wiele modułów jest zainstalowanych i użytych w tym samym czasie, the distance between the modules should be greater than 0.5 meters. Odległość pomiędzy nimi powinna być większa niż pół metra. And the antennas of different modules should not face each other. I anteny tych różnych modułów nie powinny być skierowane w stronę siebie, nie? Czyli one powinny patrzeć w innym kierunku, nie? Okay? A nie na siebie, no, w ten sposób. I następny punkt. According to user scenarios, the sensitivity is adjustable. Zgodnie z różnymi aplikacjami czułość może być dostosowana. O, w ten sposób tak piszą. Users can adjust the sensitivity according to the actual application scenarios. Użytkownicy mogą dostosować czułość zgodnie z różnymi aplikacjami i scenariuszami wykorzystania, tak można to przetłumaczyć. The sensitivity settings given in this manual can be used for user references. I to pisze tak. Ustawienie czułości podane w tym podręczniku użytkownika mogą zostać wykorzystane jako tak zwane referencyjne ustawienia, czyli ustawienia, do których można się odnieść, o, w ten sposób. The FOV given in the manual is only for the test environment. Nie pamiętam i nie wiem, co to jest te FOV, ale chodzi tutaj, domyślam się, że tu chodzi o ustawienia, które oni podali, które tutaj zostały i oni tutaj piszą, wykorzystane w ich środowisku testowym, oni tak określają, czyli one działały tak, jak oni je wykorzystali w swoim środowisku testowym. And the actual FOV may deviate due to different actual scene environments or factors such as housing. I tutaj pisze, że rzeczywiste parametry mogą odchodzić od założeń, czy też ustawień, czy też oczekiwanych rezultatów, proporcjonalnie do różnego rodzaju środowisk, czy też miejsc, w których są wykorzystane, albo różnego rodzaju czynników, takich jak housing. Ja domyślam się, że housing to nie chodzi o budynki, bo to słowo housing może określać budynek, albo może określać obudowę czegoś. To też jest, to słowo jest wykorzystane w ten sposób, nie? Czyli ja domyślam się, że tu chodzi o budowę. Ostatni punkt. If you need more technical support, you can contact sales. Jeśli potrzebujesz więcej informacji technicznych, skontaktuj się z naszymi reprezentantami sprzedaży. Tutaj tak napisali i to jest dokładnie to, co ja zrobiłem. Ale tutaj ja chcę przejść jeszcze do następnych parametrów, które tutaj są podane, na które trzeba zwrócić uwagę. I to dotyczy tak zwanego zasilania już. Okay. I punkt mówi tak. An isolated power supply must be used. Odizolowany, albo to może być też również przetłumaczone jako zadedykowany, źródło zasilania musi być użyte. Czyli moje zrozumienie jest takie, że on musi mieć własny zasilacz, ten moduł. O, oni tak to rekomendują. Okay. Tutaj znowu po prostu ktoś tak jest, nie? Przepraszam. I to jest to, co oni mówią. I to pisze tak. At the same time, w tym samym czasie, the AC rectifier bridge and transformer should avoid direct contact with the module. I to pisze tak, że
prostownik i transformator prostownika nie powinien być w bliskim direct, czyli bezpośrednim kontakcie z modułem. Tak piszą. Ja domniemam tutaj, że chodzi tutaj o pole elektromagnetyczne, które jest wytwarzane przez, przez prostownik i przez transformator tego prostownika. Okay. And try not to make the transformer and rectifier face the module. I dosłownie użyli słowa próbuj, ale tu chodzi o to, że powinno się starać o to, żeby ten transformator i prostownik nie był przed modułem, czyli po prostu oni tak dosłownie napisali, ale moje zrozumienie jest takie, że nie powinien być po prostu blisko modułu, żeby nie miał negatywnego wpływu. Okay. I to dalej pisze tak, the shielding layer can be staggered or added. I tu też zupełnie jest chiński, angielski. I tu chodzi o to, że oni rekomendują, żeby ten moduł prostowniczy zasilający był ekranowany no, w ten sposób. Okay. I teraz tak, następny punkt mówi tak, the power supply ripple should be less than 50 millivolts as far as possible to avoid spikes in the power supply. I to pisze tak, falowanie napięcia stałego nie powinno być większe niż 50 mV, czyli tam na przykład jeżeli użyjesz jakiejś formy zasilania, to musisz sprawdzić i tu teoretycznie to powinno się sprawdzić po prostu oscyloskopem, czy falowanie nie jest większe niż 50 mV. Okay? I oni tak to doradzają, co można rozwiązać na przykład poprzez podłączenie bardzo solidnego po prostu kondensatora. Ja używam 1/10 farada, nie? Taki dość taka solidna pojemność. To jest to, co ja robię i to załatwia problem, nie? Do not add devices such as, następna linia, do not add devices such as anti-reverse diodes in the DC power supply chain. Nie dodawaj urządzeń, czyli oni tak to nazwali urządzenie, ale nie dodawaj komponentów, bo to tak by trzeba było użyć słowa komponent, takich jak diody blokujące w całej linii zasilania tego modułu, czyli po prostu jeżeli podłączasz się do zasilania, to w tej linii tego modułu nie powinny być różnego rodzaju rzeczy, takie jak te diody. I oni tu piszą, że adding any device to the DC power supply chain will increase the power supply noise and cause false alarms. Oni tutaj napisali, że dodawanie właśnie takich przedmiotów czy urządzeń, komponentów do tej całej linii zasilania zwiększy szum chodzi tutaj o tego napięcia zasilania i spowoduje tak zwane fałszywe alarmy, nie? I tak oni to piszą. Okay? I to dalej pisze tak, the power drive current should not be less than the normal operating current of the module. I to pisze tak, że oni tu napisali power drive, czyli po prostu tu chodzi o to, że prąd, który jest dostarczony modułowi, nie powinien być mniejszy niż ten opisany po prostu w instrukcji, czyli 70 miliampere i już. I to jest jego znamionowy prąd, który on po prostu pobiera. Nie? I oni tu piszą, że on nie powinien być mniejszy. Czyli zasilacz albo na przykład całe zasilanie nie może mieć mniej niż te 70 mA. Okay? I to jest dokładnie to, co oni piszą. I to jest to, co jest opisane właśnie tutaj w tej instrukcji obsługi. Ok. Tutaj jeszcze nie powiedziałem wam i to muszę tutaj wspomnieć, że logika, którą on się posługuje jest 3,3 V.
Ja tutaj to mam podłączone właśnie do ESP32, pierwsza wersja, nie? I to działa bez żadnego problemu, nie? Na logice, on ESP32 ma logikę 3,3 V, i po prostu to działa, o, w ten sposób, nie? Także tutaj o tym trzeba pamiętać, okej? I tutaj jeszcze następna rzecz, bo ja tam się rozgadywałem, że ma dwa tryby, tak zwany tryb analogowy i tak zwany tryb cyfrowy, nie? I w trybie cyfrowym on podaje strumień tekstu, okej? Podaje strumień tekstu i ten strumień tekstu jest po prostu jedna linia, o, w ten sposób. I w tej linii on podaje trzy parametry. On podaje taki parametr, który się nazywa, czy jest obiekt, który został wykryty, jest obiektem statycznym. Tutaj jest przykład właśnie tutaj w instrukcji obsługi. Ten pierwszy wyraz tutaj, ok, o tutaj, o, on pisze MOV, czyli trzy litery MOV, i to oznacza, że on wykrył obiekt ruchomy. A drugi parametr, który on podaje, ma tylko dwa stany, jest OCC. OCC to znaczy, że wykrywa obiekt statyczny, nie poruszający się, ok. Następnym parametrem jest liczba, o którą ja się zapytałem, i to jest coś, co zupełnie nie jest zrozumiałe. To jest jakaś tam spektralna linia czegoś tam. To nawet już tutaj się nie potrafię znaleźć tego w instrukcji obsługi, ale to jest coś zupełnie, ja zadałem pytanie, co to w ogóle jest, nie? Reprezentancji. I ona skontaktowała się z inżynierem i oni mówią, że to jest dana, czyli liczba zmienna, która ma znaczenie do testowania. Okay? Do testowania, i tu chodzi o testowanie w rozumieniu, czy moduł działa prawidłowo, o, w ten sposób. Tak ona mi to przetłumaczyła, że to ma znaczenie tylko dla inżyniera, który skonstruował ten moduł, o, w ten sposób. To nie ma żadnego znaczenia dla użytkownika. Tak ona mi powiedziała, nie? I to można się zastanowić, skoro to nie ma znaczenia dla użytkownika, dlaczego ta liczba jest podana, nie? No ale już mniejsza z tym, nie? Ona się zmienia, ona potrafi mieć wartość, jak dobrze pamiętam, do 20 mi się pojawiała ta wartość, ale to zupełnie nie jest opisane, co ona robi, jak to można wykorzystać, i to jest coś, co tak naprawdę nie ma wiedzy i nie da się w żaden sposób wykorzystać. Okay? To najprawdopodobniej, tak jak mówię, to jest coś, co inżynier może widzieć. I teraz następna wartość to jest wartość która tutaj znalazłem, to się nazywa ta druga cyfra, co się nazywa w angielskim, to się pisze, to jest tak, spectral line position, czyli pozycja linii spektralnej. To zupełnie nawet po przetłumaczeniu to nic nie mówi. Okay? Ja im zadałem pytanie, a oni mi właśnie odpowiedzieli, a nie przejmuj się, zapomnij o tym. I tyle. Nie ma dla ciebie znaczenia. I ostatni numer, który jest najważniejszy w tym wszystkim, okay, to jest wartość odbitego sygnału. Okay? I ta liczba potrafi być nawet bardzo duża, potrafi mieć nawet 40 tysięcy, jak dobrze pamiętam, w testach mi wychodziła. I tu chodzi o to, że moduł wysyła sygnał i mierzy, ile tego sygnału wróciło. Okay. Ile tego sygnału wróciło. I to jest wartość, na bazie której cała logika, i takie jest moje zrozumienie, cała logika funkcjonowania tego jest, nie? Bo na przykład ja zobaczyłem, że w zależności od tego, jak duży jest obiekt, czy to jest na przykład człowiek, i w zależności od tego, jak daleko od czujnika jest, to ta wartość się zmienia.
Jak na przykład testowałem to, zrobiłem taki test, podłączyłem komputer, zacząłem nagrywać i mierzyłem, jaka ta wartość będzie. I na przykład jak na przednim kole Moplika jest, my zamontowaliśmy taki alarm, bo to jest Moplik mojego syna. Ja mu zasugerowałem, żeby wstawił taki alarm, który jest na dysku hamowania, okay? Na tarczy dysku hamowania. I trzeba go usunąć, zanim w ogóle to koło może się obrócić, bo to działa w ten sposób i on jednocześnie ma czujnik ruchu i on zaczyna wyć, jak po prostu wyczuje, że to koło się porusza, nie? Albo że został poruszony w jakiś sposób. I ktoś, żeby to koło mogło się poruszać, to trzeba ten czujnik, ten alarm usunąć z tego koła, nie? I myśmy kupili wpierw taki najlepszy, uznany za najlepszy w Europie alarm na ten dysk właśnie, nie? I złodzieje rozpracowali ten alarm w taki sposób, że on sobie leżał po prostu obok Moplika, usunięty, i w ogóle ten alarm nie dał nawet najmniejszego sygnału, no, w ten sposób, nie? I to jest jeden z powodów, dla którego ja po prostu pracuję nad tym własnym alarmem. Jak to mówi powiedzenie, jak chcesz coś zrobić dobrze, to zrób to sam. No, w ten sposób. I tyle, nie? I w każdym razie, i ta wartość, na przykład jak ja kucnąłem przy tym alarmie, nie? Na tym przednim kole, to z miejsca, w którym ten czujnik był położony, to ta wartość z tak zwanego odbicia tła, która była w tamtym czasie, jak dobrze pamiętam, 350, zmieniła się na około 1500, jak dobrze pamiętam. Czyli ta wartość, i jak nikogo nie było wokół tego Moplika, to w miejscu, w którym ten Moplik stał, ta wartość była 350. I jak ja kucnąłem przy tym Mopliku, przy przednim kole, to ta wartość zmieniła się i skoczyła powyżej 1500. Okay? I to była właśnie to, w jaki sposób alarm mnie wykrył. Ja po prostu odbiłem większą ilość, przepraszam, tego wypromieniowanego, tej fali radiowej wypromieniowanej. To moje ciało to odbiło po prostu w ten sposób, nie? Okay. I w ten sposób ja mogłem wykryć, że coś się dzieje, nie? Bo ta ilość, wartość tego odbicia tła zmieniła się drastycznie w ten sposób, czyli zostało dodanych około 1000 do tej wartości odbitego promieniowania tła, nie? Bo na przykład gdybyś ten Moplik postawił, załóżmy, przed sklepem i ten sklep ma na przykład jakieś metalowe elementy, ściana na przykład jest pokryta jakąś tam, nie wiem, płytą falową, falowaną i tak dalej, metalową, to ta wartość tego sygnału odbitego będzie o wiele większa, nie? W ten sposób, nie? Albo na przykład tam będzie jakiś inny element, drzewa, krzaki i takie inne rzeczy, które też mają w sobie wodę, to ta wartość może się zmienić, nie? Okay. Tego odbicia tła. I to jest sposób, w jaki ten czujnik wykrywa ruch, bo on działa na tej zasadzie, że jeżeli te promieniowania na przykład odbitego tła, i takie jest moje zrozumienie, się nie zmienia, to znaczy, że tam nikt nie stoi albo się nie rusza. Nie? I dopiero jak na przykład następują zmiany tego odbicia, to znaczy, że coś się tam dzieje, że jest wykryty ruch. I to działa w ten sposób, nie? I to jest ten parametr, na bazie którego ja dorobiłem swoje własne oprogramowanie do kalibracji tego czujnika i do wykrywania ruchu na podstawie po prostu wartości, która jest właśnie tutaj podawana przez ten czujnik. I to jest ten tryb taki tak zwany cyfrowy. I teraz tak, producent nie dostarcza żadnego oprogramowania i nie dostarcza żadnej biblioteki do tego, żeby oprogramować to w mikrokontrolerach. Okay? Ja to musiałem od zera napisać sam. Znalazłem oprogramowanie, ale to było oprogramowanie do ESP Home.
Czyli po prostu zupełnie nie mogłem tego zastosować do mojej aplikacji, żeby to użyć już takiego języka angielskiego. I tam ten ESP Home, jak dobrze pamiętam, wykorzystywał to w trybie analogowym, gdzie można było zmieniać parametry, nie, czułości, i on działał w trybie analogowym, czyli wykrycie ruchu, niewykrycie ruchu, no w ten sposób, nie? I tamta aplikacja nadawała się tylko i wyłącznie jako włącznik światła gdzieś tam, albo na przykład wykrycie, że ktoś przeszedł korytarzem na przykład, albo jest w jakimś pomieszczeniu, wszedł na przykład do pomieszczenia, i to jest wszystko, do czego można wykorzystać. I ta aplikacja ESP Home, i takie jest moje zrozumienie, w ogóle nie daje zastosowania do tego, czego ja szukam, czyli po prostu do wykrywania intruzów w przestrzeni otwartych, w przestrzeniach otwartych poza domem. Dlatego ja musiałem napisać od zera po prostu nie bibliotekę, tylko tak zwany framework, czyli taki po prostu zespół różnego rodzaju procedur do tego, żeby móc w pełni wykorzystać ten czujnik. Okay. Ja wam udostępnię to do celów niekomercyjnych i dla tych, którzy są subskrybentami mojego kanału, to oni mogą to używać. Ja to udostępnię w następnych odcinkach. Ja będę linia po linii po prostu tłumaczył, w jaki sposób ja ten kod napisałem i w jaki sposób działa logika, bo ja tam specjalną logikę zaprogramowałem do tego, żeby to po prostu działało, nie? Okay. W trybie cyfrowym, nie? Bo inaczej ten czujnik, ja go próbowałem na wiele różnych sposobów, on się nie nadawał. Ktoś przeszedł obok motoru, 3 metry od niego, po prostu on się wzbudzał, a tu mnie o to chodziło. Mi chodziło o to, żeby jak ktoś do niego podejdzie i jest tam, nie wiem, 30 centymetrów od niego, to żeby on wzbudził alarm w takim momencie, nie? I to wymagało całej tej pracy kalibracji. Ja zrobiłem nawet taki specjalną procedurę kalibracji, która kalibruje ten alarm. Czyli na przykład możesz zaparkować Moplik, nie? I na przykład jak uruchomisz ten alarm, to on ma tak zwany tryb kalibracji i możesz na przykład obejść ten Moplik wokół i on zanotuje, nie? Tak zwane odbicia tła i różnego rodzaju zmiany w tym tle, tak jakby algorytm, który uczy ten alarm takiej granicy, co oznacza, że ktoś podszedł do tego Moplika, nie? Ja to zrobiłem, nie? Okay. Ale tutaj ja to wspominam o tym, żeby podać, w jaki sposób on się komunikuje z nami, czy też po prostu z mikrokontrolerem. To jest jedna linia wiersza, 10 razy na sekundę, 3 parametry, nie? I to jest to, co on robi, nie? I to, co my robimy w oprogramowaniu, to jest czytamy jedną linię wiersza i interpretujemy te parametry logiką, która nam się po prostu przyda. I tyle, nie? Okay? Jeszcze tutaj wspomnę, że moduł obsługuje właśnie różnego rodzaju komendy, o których ja będę później już mówił, bo to po prostu zajmie trochę czasu, żeby je opisać, ale w momencie, w którym my ten moduł dostajemy, one są wszystkie w tak zwanych wartościach domyślnych. Okay? Ja później w jednym z odcinków będę pokazywał, w jaki sposób zmieniać te parametry, bo wyobraźcie sobie, że na przykład znalazłem parametr, bo tutaj w tych wszystkich parametrach możecie wierzyć albo nie. Nie wstawili parametrów, w jaki sposób przełączyć ten czujnik w tak zwany tryb analogowy. Ja to musiałem samemu, jak to mówią Ślązacy, wyczaplować. Okay. Ja to zrobiłem sobie notatki, po prostu trzeba mu podać po prostu specjalny parametr, który tutaj ja wam podaję, output mode 0 i wtedy on jest w trybie seryjnym, czy też po prostu cyfrowym. Jak się napisze output mode 1, do niego poda, to on się przełącza w tak zwany tryb analogowy i działa zgodnie z tymi parametrami, które tam mu się zaznaczy, albo w tym tak zwanym trybie domyślnym. Okay? I teraz tak,
Reszta wszystkiego, co trzeba powiedzieć o tym czujniku, ja to już będę mówił w następnych odcinkach, bo też po prostu to, co powiedziałem, to zajmuje bardzo dużo miejsca. Ja tutaj zrobię teraz taką prostą demonstrację. Ja tutaj mam podłączony do właśnie tego ISP32, mam podłączony buczek i podłączony ten czujnik. I wam zademonstruję po prostu tutaj to oprogramowanie, które zrobiłem do kalibracji i do rejestrowania po prostu alarmu, nie? I tu wam właśnie to pokażę. Okay? I teraz tak, ja tutaj nie będę bardzo szczegółowo opisywał tego oprogramowania, bo ja to zrobię w następnym odcinku, bo opisanie samego oprogramowania, które ma ponad 150 linii kodu, to by troszeczkę zajęło. Okay? I wytłumaczenie wszystkich procedur i tego, w jaki sposób ja to zorganizowałem. Okay? I ja też tutaj będę starał się pokazać po prostu ekranik. Tutaj ja go po prostu włączę w stan nagrywania. Postaram się wam pokazać po prostu, jak to po prostu działa. Ok, ja tutaj mam wgrane oprogramowanie już do tego i tutaj wam pokażę po prostu, ja go mam, ja go zaprogramowałem w tym momencie w taki sposób, że on po uruchomieniu on ma te swoje 15 sekund, w których to 15 sekundach on po prostu się kalibruje sam, a później po 15 sekundach on ma moją kalibrację, czyli po prostu ja tutaj na przykład stawiam rękę, nie? I te parametry po prostu się zmieniają, okej? Okay? Tutaj ja wam później zrzut ekranu pokażę, że w momencie, w którym ja po prostu przyłożyłem rękę, sposób, w który on po prostu wykrył tą rękę, po prostu on zanotował najwyższą, to działa w ten sposób, że on notuje najwyższą wartość, którą odbicia, którą on po prostu wykrywa w porównaniu do tak zwanego odbicia tła. Okay? I on zanotowuje tą wartość i później operuje na tej wartości, ok? I to jest, tak jak ja go zaprogramowałem, to mu zajmuje około minutę, żeby on skończył ten proces kalibracji. Ja to zrobiłem na przykład w tym celu, że w momencie, w którym ja przykładam na przykład tak jak tutaj rękę do tego czujnika, to można go zrobić na przykład, że w procesie kalibracji na przykład go włączasz, jak na przykład każde środowisko jest inne, nie? Jak chcesz precyzyjnie go skalibrować, żeby on nie dawał fałszywych wzbudzeń, to możesz później, jak on się włączy i zacznie kalibrować, na przykład możesz się przejść wokół moplika i on po prostu zanotuje, po prostu jakby się skalibruje do ludzkiej osoby chodzącej wokół po prostu moplika, nie? On to zrobi. I tam później można tą wartość skorygować. Ja tam zrobiłem domyślną korekcję, żeby on wyciął z niej 25%, nie? I to jest to, co ja zrobiłem. Ja później to pokażę, w jaki sposób w programowaniu to modyfikować. I teraz on już mi tu powiedział, że on się skalibrował. I teraz przyjrzyjcie się tak. Ok? Ja go zaprogramowałem, żeby po prostu wykrył, że ja po prostu przykładam rękę do po prostu czujnika. Nie? On się skalibrował i on po momencie wykrycia jemu zajmuje później około 10 sekund, żeby on się ponownie jakby skalibrował do wartości domyślnej. Nie? Czyli przez 10 sekund on nie będzie podawał wzbudzeń, co jest właściwą rzeczą i tak się robi. Nie? Okay? Proszę bardzo, nie? On się po prostu skalibrował do mojej ręki, nie? I jakie to ma znaczenie? Na przykład możesz wziąć biurko, tak jak tutaj jest biurko, i możesz go wstawić na dół, możesz zrobić, że jak położysz rękę na biurku, to on się wzbudzi, no? Można go tak skalibrować, żeby mieć taki ukryty jakby przycisk, który będzie coś uruchamiał. To jest takie bardzo takie dość ciekawe zastosowanie na przykład tego, nie? Możesz to na przykład zrobić w korytarzu, żeby na przykład skalibrować go
do tego, żeby na przykład on nie wykrywał na przykład kota, który idzie na przykład korytarzem. I to jest następna rzecz, która jest właśnie przydatna, że można go skalibrować w taki sposób, żeby on nie wykrywał w ogóle kota. Kot może tam po prostu baraszkować, chodzić sobie, mogą być dwa koty po prostu i można go właśnie wtedy skalibrować w taki sposób, że on nie będzie wzbudzał żadnego alarmu. Na przykład jeżeli masz kota w mieszkaniu i na przykład intruz wejdzie do twojego mieszkania, to on się wzbudzi, nie? Tak można go zrobić. To mu czasami zajmuje sekundę, żeby on po prostu zweryfikował, że ty faktycznie po prostu przyłożyłeś rękę, bo tak działa ten algorytm. Ja to zaprogramowałem, to jest mój algorytm, żeby on po prostu nie dawał fałszywych wzbudzeń. Bo o co tu chodzi, że na przykład moja ręka ma pewną wartość odbicia. A co jak masz papugę i ta papuga na przykład by tutaj sobie przyszła i usiadła przed tym czujnikiem? On by się wzbudził, bo on by myślał, że to jest twoja ręka, nie? Więc te wszystkie kalibracje i te wszystkie rzeczy to ja zrobiłem po to, żeby on mi po prostu działał tak, jak ja chcę, żeby on mi działał. I na tym polega piękno właśnie tego, że możesz operować na tak zwanych danych surowych, tego po prostu, co ten czujnik podaje, nie? I to by było na tyle, nie? I tutaj to oprogramowanie właśnie mi tutaj podaje różne po prostu rzeczy. O, tutaj jak poruszyłem, to po prostu tutaj mam taką metalową po prostu skrzyneczkę i ta skrzyneczka po prostu odbija czasami po prostu te promieniowanie i po prostu to się wzbudziło też po prostu. Okej? O, w ten sposób. Ale to możecie zobaczyć, że tutaj tylko jak się poruszyłem, o, niech je poruszy tym, nie wzbudził się, nie? Może po prostu to odbicie po prostu odbiło się po prostu od mojego ciała, wróciło z powrotem, ale to już jest moja spekulacja, nie? Proszę bardzo, nie? Tak to działa. Okej? Okay? Okej, okay. To było bardzo dużo wiedzy przekazanej. Mam nadzieję, że się zainteresowało, że was to o wiele bardziej zainteresowało, nie? Do obejrzenia następnych odcinków. Ja będę to dalej po prostu, że się tak wyrażę, wałkował, nie? Ja będę to dalej po prostu opisywał. Ja tam podam te właśnie metody po prostu kalibrowania do trybu analogowego. Podam po prostu przykłady, które zostały podane po prostu w tej instrukcji obsługi. I to będzie w następnym odcinku. I później w trzecim odcinku ja pokażę, opiszę te całe procedury, które ja po prostu napisałem, bo to jest około 150 linii kodu i będę tłumaczył, w jaki sposób te procedury działają i jaką logikę ja wykorzystałem do tak zwanego procesu kalibracji. Okay? Także dziękuję za uwagę, zapraszam do obejrzenia innych materiałów na tym kanale i życzę powodzenia. Na razie.